Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Agro93. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj jedziemy kosić drugi raz łąkę, bo po tych deszczach i droga mi zarosła, i łąka mi zarosła, także muszę odpalić władzia, wziąć go do kosiarki, kosiarkę musimy obniżyć, bo wtedy to, żeśmy kosili pierwszy raz, była podwyższona i niestety nie dokosiłem tak jak należy, została mi dość wysoka trawa. Wy ten film będziecie oglądać, jak już 60 będzie w trasie na targi Opolagra 2024 w Kamieniu Śląskim. Ja będę, tak jak wspomniałem, od piątku do niedzieli, także wpadajcie na stanowisko AgroLen, gdzie będę ja z swoim Lucyferem i premierowym turem od firmy Volmet z samopoziomowaniem mechanicznym i premierowym tuzem, którego już widzieliście na szorcie, ale no na żywo to jest na żywo, bo powiem wam szczerze, że naprawdę robi robota agroprojekt tutaj. Bartek naprawdę odwalił kawał roboty i mogę wam powiedzieć też, że dojedzie jeszcze do tego tuza obciążenie, również robione przez firmę Agroprojekt, obciążnik naprzód, który będzie ze mną jeździł po prostu i w polu, i na jakichś tam targach kolejnych, które się może odbędą. Może Lucyfer zawita. No i co? Stoją sobie jeszcze dwa bohomazy obok siebie. Lucyfer i Red Diablo. I Lucyfer jest już wypolerowany, wymyty. Wszystkie te resztki olejów, to wszystko zostało usunięte. Wymyte konkretnie silnik, wszystko, żeby no, nie straszył, tak, po tych robotach. Wszystko działa tak jak należy, tuz działa, tur działa, nowy joystick dostał też do sterowania tym wszystkim, już są tylko dwa przyciski, bo były trzy, jak pamiętacie, bo ja miałem w joysticku sterowanie podnośnikiem kiedyś tam, potem te guziki były martwe, jak założyłem sobie zewnętrzny rozdzielacz. No i teraz są dwa guziki zrobione. Jeden do sterowania trzecią sekcją w turze, drugi do sterowania tuzem. Wszystko w jednym joysticku zrobione. No i co? No co, no, zapraszam was na stanowisko, przybijecie piątkę, obejrzycie Lucyfera, obejrzycie również Ursusa C330, który będzie również razem z moją 60 na stanowisku AgroLen, bo jest to ciągnik właśnie firmy AgroLen. Będzie chyba jakiś John Deere też chyba od AgroLenu, nie wiem dokładnie, ale wiem, że 30 będzie na 100%. I Lucyferek będzie takie porównanie oryginału do, można powiedzieć, współczesności, którą chcę osiągnąć tym ciągnikiem, ale na jesień będzie szedł. Będę szedł dalej za ciosem i ukończę to po prostu, co zacząłem, i zrobię jeszcze tą kabinę i silnik, żeby to ciśnienie było tak jak należy się, czy on ma turbo, czy on nie ma turbo, musi być ciśnienie konkretne na silniku i musi to wrócić do sprawności. Taki mam cel na tegoroczną jesień i zimę tak naprawdę. Ciągnik będzie, mam nadzieję, gotowy na marzec, na targi kolejne Agrotech Kielce 2025 w ostatecznej wersji, w takiej, w której ja już nie będę po prostu przerabiał. Zostanie przerobione to, co jeszcze mi się marzy, i koniec z wszelakimi no przeróbkami takimi grubymi. Mogę wam tylko powiedzieć, że maska przednia została jeszcze podniesiona o parę centymetrów tam. Myślę, że 3-4 centymetry to na spokojnie jest jeszcze podniesiona w górę. Także no, to dość już fajnie wygląda całościowo. Ale nie przedłużajmy, lecimy dalej. A nie, przepraszam, jeszcze nie. Pamiętacie, jak wam mówiłem o bizonie? Pamiętacie, nie? Obejrzałem 4 sztuki. No i mam jeden werdykt, że chyba zostanę przy Sampo. No nie będę wam ukrywał, nie będę nic tutaj ściemniał, po prostu oglądałem bizony do ceny 25 tysięcy i po prostu się
zmartwiłem, no żeby nie powiedzieć przeraziłem, po prostu to co obejrzałem, no to masakra, no po prostu, no nie będę mówił, no masakra i tyle. Elektryki nie działały we wszystkich praktycznie, jedynie co to rozrusznik tak naprawdę, ani w niektórych zegary, ani świateł, ani kierunków, nic, kompletnie nic. Każdy po prostu jeden spawany, każdy jeden pognity. Opony, no nie będę już o tym mówił, po prostu wysiadam, nie będę chyba nic już, nie będę nic kombinował. Mam to Sampo, wiem, że to jest pewny kombajn, może i mniejsze, ale najprawdopodobniej wleci kabina tylko na niego i dam sobie dupie spokój za przeproszeniem, bo do tej kwoty nie znajdę nic, co jest takie interesujące, co nie wymaga wkładu kolejnych tysięcy w niego. No i tyle, no cóż, no, trzeba odłożyć jedno z marzeń na bok niestety. Bo no nie te pieniądze, tak, za bizona trzeba dać 30-40 tysięcy, może by się wtedy coś sensowniejszego kupiło, a nie do tej kwoty, co ja szukałem, bo za Sampo myślę, że wziąłbym bez problemu 20 tysięcy, dołożył tam parę groszy, kupił bizona, ale to nie ma sensu, nie ma sensu, bo tam w te bizony trzeba włożyć grube pieniądze. Jeszcze przed samym sezonem, sezon w tym roku podejrzewam, że jak nie będzie lać, to będzie wcześniej niż w zeszłym. A Sampo to tak naprawdę wyjeżdżam, zrobię ten uszczelniacz na wale. Rolkę już napinacza mam, paska pompy wody, także trzeba będzie chyba jego pokombinować z tą kabiną i po prostu sobie zostawić, a bizona to nie wiem, tam może kiedyś się kupi, może kiedyś się coś tam wymyśli. Nie wiem, nie mam pojęcia, na razie sobie daję spokój, żadny zrzutek nie chcę robić, nie chcę nic, żeby ciągnąć od moich widzów pieniądze na takie sprzęty, na takie, jakby to powiedzieć, marzenia, ale i nie jestem po prostu taki, żeby robić jakieś zrzutki, jakieś kurde live'y, żeby to zbierać kasę i wyciągać, bo niestety o kasę jest ciężko każdemu, nie tylko mi, ale również i wam, także na razie odpuszczam. Na razie odpuszczam, po prostu daję sobie dupie spokój i tyle. Mam co mam i tym się trzeba cieszyć. Także nic, odpalamy Władzia i jedziemy po kosiarkę.
No, powiem wam, że gdyby nie ta blokada, to pięknie bym tam klapnął. Zobaczcie. I gdyby nie te opony. I już muszę ruska myć. Ale jaja. Błoto to nawet na schodkach mam. Ale tam jest bagno. Teraz polało, zapomniałem o tym. Ale bym siadł, kurde, już by 60 musiałem je wyciągać. Ale dobrze, że blokada działa, to tylko blokadę chlas i gaz i przeszedł tam jakoś, ale już tam więcej nie jadę. Będę trochę bliżej kosił, a jak tam obecnie, to mi traktorkiem do koszę kosiarką, bo... I tylko to, i opony mnie wyratowało, że są nowe radialne, bo tak to by było kapota. Jakby były jakie przyłysawe, to już... obślizgnęłby się i koniec. Zaraz startujemy dronem, ustawiamy i zaczynamy tutaj nagrywać z drona troszkę.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Jedziemy już drogą. Tam żeśmy kokosili, powiem wam, że będziecie widzieć na filmie z drona. Zresztą widzieliście pewnie, co tam się kurde działo za przeproszeniem. Masakra, jakby nie te opony i to, że blokada działa, to tam by nie dojdzie tego. Tak było ciężko. Tak mokro przede wszystkim po tych deszczach. A przecież pamiętacie poprzednie koszenie, gdzie normalnie się kosiło. A teraz już nie normalnie. Będziesz moim, ty mnie dumiesz. Mogę dać ci
Rusek nawet daje radę, powiem wam szczerze. Mam wyciek ropy z przelewów, muszę dokręcić w domu. Wymienię sobie uszczelki pod pokrywą zaworów, bo mam na zapas nowe, a widzę, że spod jednej już tak leciutko się sączy i muszę to zrobić. Tutaj silnika wycieków nie ma, tu jest, mówię, co to jest, nie? Takie mokre. Za dużo oleju we wspomaganiu, muszę opuścić. Cały zbiorniczek nalałem i to była moja głupota. Tata przyjechał, idę zobaczyć, jak tam ta woda. Zobaczcie, jak tu jest mokro po tych deszczach. Gdyby nie te opony, i to by tutaj była ameno na tamtych oponach, co go kupiłem. Naprawdę ameno. Zobaczcie. Bym się śpiewał, ameno, i by mnie 60 wyciągała. A tu pierwszy mój przejazd. Blokada tylko mnie uratowała i te opony. I gaz w podłogę. O, tu jak widzicie, już podniosłem kosiarkę. Się trochę zapędziłem za bardzo. No i jak? Cały? Tutaj trochę tą kosiareczką, traktorkiem wykosiłem. Jak pamiętacie w filmie, to jako dojście jest do tego. Znowu te skurczysyny zatkały. No jak? Znowu jest cały rów wody. Matko Bosko, z tymi bobrami nie można sobie poradzić. Nie ma poradzenia z nimi. Ogólnie to jeszcze nasze, to jest tam jak to drzewo. I tam też kosimy tą kosiarką. A pod kaszarką spalinową trzeba będzie przyjechać i wleźć tam w te tataraki, wykosić. Tak, te trzciny suche to jest jeszcze nasze. Ta, co to jest, jedno drzewo do ścięcia, tylko nie pamiętam które. Chyba to. Tak, to będzie do ścięcia. No ale tutaj to naprawdę by było ameno. Pierwszy przejazd. Trochę się zapędziłem za daleko. Zobaczcie. O ja pierdziele, patrz się. Oj, by była akcja, wyciąganie 60. Jak tu przeszedł, to już tutaj byłem w domu. Tu już blokadę puściłem. Dobrze, że to wszystko działa w tym rusku. Mokro, bardzo mokro. Tutaj nic by nie urosło, zresztą to pole, które tutaj jest, to prężyto, będę tą kosiarką kosił do połowy. Nie ma ziarna, jest sama trawa. Wiosenne te deszcze to takie były, niestety wszystko wygniło. A sami widzicie to później. Zastanawiam się, czy nie skrócić tego, bo szkoda cokolwiek siać, bo wszystko wygnije, bo tu jest wody przez te skurczysyny, bobry, bo jakby tych bobrów nie było, to i woda tam by płynęła, to by nie wylewało na łąkę i tutaj. A tak, tak, na łąkę przejdzie, to i tutaj wyleje i tu jest zawsze mokro. Tam do góry, pod górką, co nie ma, jeszcze tam nie dochodzi, bo już jest, tak widzicie, pod górkę, idzie sobie, to tam jeszcze jest, bo ziarno jest, a tu, zobaczcie, to jest więcej trawy jak ziarna. Takie przebitki. Nie wiem, zobaczymy, może zostawię, może się to dokosi. Ale to, ale rusek to nieźle wygląda. Pierwszy taki ubłocony. Pierwsze chrzciny ma błotem. Ale nie grzeje się, nic mu się nie dzieje. Jest gites. Ważne, że w środku czyściutko. A na weźcie 30 czy 60 niezrobioną, no to wiecie, co by to było w środku. Ja wiem, bo ja kosiłem swoją 60, która nie miała jeszcze takiej podłogi, tej zabudowy, z kosiarką bijakową, to wiem co. Nie bijakową, przepraszam, taką miałem jak ta, tylko na głowicy BMW, na moście, i kosiłem, wtedy była jeszcze bez kabiny chyba. Tak, bez kabiny była ogólnie ta 60. To ja byłem cały w trawie i tu cały tył w trawie. Jest git. Siłownik mam do regeneracji. To już wiem na pewno, bo pompę wymieniłem na nową.
tą co kupiłem, oryginalną, podnosi teraz na tip-top, ale opuszcza i jeszcze ten jest podejrzany, bo trochę się już sączy. Zregenerujemy siłownik. Jeżeli to już nic nie da, to biorę się za rozdzielacz, wywalam rozdzielacz stamtąd, zakładam nowy rozdzielacz na błotnik, tak mam 60 dwusekcyjny i tyle. Także taka to była akcja z Rusłanem, Red Diablo i mokrym polem, mokrą łąką, no niestety, no. Jest jak jest, ale teraz to już na jesień będziemy dopiero kosić tą, tutaj tą łąkę przed samą zimą, żeby nie było jakichś tam haszczy na wiosnę znowu, żeby tataraki nie porosły. Także tylko na wiosnę sobie skosimy. Znaczy, przepraszam, na jesień, a potem dopiero na wiosnę, także luzik. No nic, jadę już ostatni przejazd do domu drogą i trzeba będzie Ruskiego umyć. Kosiarkę odstawić, też ją chyba ochlastam. Kończymy 60. Trzeba ją jeszcze, tak mówię, wymyć szyby. W środku trochę tam już wysprzątałem, odkurzyłem, wszystko wymyłem. Trzeba tylko jeszcze wymyć szyby i gotowa do odjazdu. Także cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!